W Grudziądzu otwarto nowy skatepark. Już w trakcie jego inauguracji młodzież mogła testować nowe wyposażenie, a także tor rowerowy. Obecni użytkownicy czynnie uczestniczyli w spotkaniach, na których konsultowano rozmieszczenie urządzeń. Wynikiem ustaleń jest powstała konstrukcja o powierzchni 877 m2, na których znajduje się 10 różnych przeszkód. Pierwszy taki obiekt chyba w Grudziądzu. Drugi. A gdzie pierwszy? Kiedyś był na osiedlu Lotnisko w latach 90., ale ze względu na to, że ówczesna technologia powodowała, że ten materiał szybciej się zużywał, teraz to drewno zupełnie w innej technologii wykonane, mam nadzieję, że będzie trwał dłużej niż tamten. To widzimy, że mamy tu specjalistę. No już jest, że tak naprawdę, no... Połowy lat 90. na deskorolce, mniej lub rzadziej lub częściej, ale staram się to cały czas czynnie kultywować. Konsultował ktoś z Wami ten obiekt? Jak ma wyglądać? Jakie są potrzeby? Tak, cały czas trwały rozmowy między społecznością właśnie użytkowników przyszłych i władz miasta, firma, która zrobiła ten projekt, też podejmowała z nami cały czas takie rozmowy poprzez portale społecznościowe i e-maile. Także było to ustalone, dogadane, jesteśmy zadowoleni z tego. Możemy tutaj znaleźć wiele różnych urządzeń. Rampy z dwóch poziomów, skocznie z wybiciem drewnianym i lądowaniem ziemnym oraz poręcze. Częścią parku jest również tor rowerowy z dwoma skoczniami. Od dawna jeździsz na desce? No jakieś 3 lata będzie. No więc obiekt na pewno przyda się, co? No na pewno. W Grudziądzu chyba nie ma drugiego takiego. No takiego to nie ma. No fajny jest, no zajawka. Da się pojeździć. Jak pierwszy test? No jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z tej nawierzchni, która jest zupełnie inną nawierzchnią niż do tej pory jeździliśmy. To była jakaś kostka, jakiś asfalt. Ten gładzony beton powoduje, że raz, że sprzęt się wolniej zużywa, dwa, że zupełnie inne prędkości i komfort jazdy jest o wiele, wiele lepszy. Pomysłodawcą powstania obiektu jest poseł Tomasz Szymański, który cały czas uczestniczył w przygotowaniach, które rozpoczęły się jeszcze za czasów, kiedy był sekretarzem miasta. Obietnica wyborcza dotrzymana. Może nie tyle obietnica wyborcza, co tak naprawdę sfiniszowanie z powiedzmy problemem młodzieży, która to młodzież od 10 lat sygnalizowała potrzebę wybudowania takiego miejsca, na jakim teraz jesteśmy, czyli skateparku z prawdziwego zdarzenia, z profesjonalnymi urządzeniami. Przez 10 lat dużo się o tym mówiło, ale tak naprawdę przez ostatnie 2 lata, od kiedy to zorganizowałem pierwsze spotkanie z przedstawicielami skatowców w Grudziądzu, jeszcze w Urzędzie Miejskim jako sekretarz miasta, potem były już tylko kolejne spotkania, podczas których sami właśnie skatowcy mówili, co ich interesuje, jaka powinna być przede wszystkim lokalizacja, to oni wskazali to miejsce. Oni też jako jedyni mają tak zwane papiery na to, żeby powiedzieć, w jakie urządzenia, w jakie rampy skatepark powinien być wyposażony. Także oni o tym również decydowali. Można powiedzieć, że to jest chyba jedyny projekt w Grudziądzu zrealizowany od początku do końca przy współudziale społeczności, która żywo się danym tematem interesuje, z czego jestem zadowolony, jako można powiedzieć w cudzysłowie ojciec chrzestny tego projektu. Czuję się związany z tym miejscem. No wśród nich to nawet są tacy specjaliści, którzy jeszcze pamiętają czasy, gdzie taka konstrukcja w Grudziądzu w Miszku chyba była zlokalizowana, jak tutaj się dowiedziałem. To było coś takiego, ale metodą chałupniczą chłopacy sobie sami po prostu organizowali, budowali jakiekolwiek urządzenia, żeby móc uprawiać ten sport, tak? Bo to jest ich pasja, to jest ich całe życie, z tego co widzę, co niektórzy widać dzisiaj chyba jest 10 stopni na krótkich rękawkach i śmigają tutaj już od kilku godzin. Ja teraz w tym miejscu pragnę zaapelować do wszystkich, którzy korzystają z tego miejsca, żeby umiejętnie i rozważnie korzystali z niego, żeby ćwiczyli swoje ewolucje w pełnym zabezpieczeniu, przede wszystkim w kasku, bo tak naprawdę świetne miejsce, świetnie wyposażone, ale chwila nieuwagi albo ktoś, kto słabiej jeździ, może spowodować krzywdę i tragedia gotowa. Jak mówił na otwarciu sam prezydent Grudziądza Robert Malinowski, na takim obiekcie najważniejsze jest bezpieczeństwo, o czym też rozmawiał z młodymi użytkownikami obiektu na jego otwarciu. Tu będą przyjeżdżać być może z wózkami, ja widziałem nawet tu trójkołowce. O. Tak, rowery na te kółeczko oglądały. Czyli sami musicie stworzyć kulturę korzystania z tego miejsca. I tylko tyle. No właśnie, tutaj też taka ekstremalna, można powiedzieć, momentami zabawa. Czy będzie jakiś nadzór albo może jakieś przeszkolenie? Jest regulamin, w kilku miejscach nawet tam jest widoczny i każdy, kto tutaj korzysta z tego obiektu, powinien się z nim zapoznać. Oczywiście my możemy tylko apelować, nie możemy postawić tutaj strażnika, możemy tylko apelować o rozwagę tychże młodych ludzi, żeby widzieli, w jaki sposób z tego korzystać, chociaż wiadomo, no, YouTube pokazuje różnego typu ewolucje, być może już mają o sobie takie mniemanie, że są tak dobrze, ale nigdy nie jest dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, dlatego naprawdę korzystajcie z tego z rozwagą. Piękny obiekt, ale tak jak pan prezydent to mówi,
mówił, bezpieczeństwo najważniejsze. Tak, no młodzież musi się nauczyć nie tylko korzystać z urządzeń, ale dbać przede wszystkim o własne zdrowie i żeby nie było kontuzji i o kulturę korzystania z tego, bo to jest to pierwszy taki obiad w Grudziądzu i wiadomo, że jak oni pokażą, jak to się robi, to wszyscy następcy czy inni, którzy tu przyjdą po nich, będą tak samo się dostosowywali, czyli proste rzeczy, kask, żeby był, żeby na łokietniki były, czy na kolaniki i wtedy dopiero możemy z tego korzystać bezpiecznie, bo no, różne rzeczy się w sporcie zdarzają. Wiadomo, że te młodzi ludzie dzisiaj robią takie ewolucje, ale ciągle w głowie mają, co by tu zrobić trudniejszego, a trudniejszy wymaga sińców, oby nie złamań. No nie da się metodą prób i błędów ominąć. Musi być metoda prób i błędów, oni to wiedzą. No zobaczymy, jak oni będą z tego korzystać i jakie będą tego skutki.